na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Paweł schował się podczas kulm za nartami, ale wrócił w pełnej krasie do Pucharu Świata i teraz fruwa tutaj, punkty zdobywa. Jak się odzyskuje czucie na skoczni? Jak wyglądał cały ten proces, kiedy ciebie nie widzieliśmy? Proces bardzo prosty, po prostu trenowałem sobie. Trenowałeś i co? Wytrenowałeś? Coś tutaj się dzieje, ktoś mnie atakuje z tyłu, stał sztab przyjechał. Co wytrenowałem? No nic specjalnego, po prostu starałem się odnaleźć swoje jakby czucie, żeby znowu bawić się tymi skokami. No i na treningach wyglądało to całkiem fajnie, miałem dużo przyjemności na tych treningach. Dzisiaj na zawodach może jeszcze nie wszystko się poukładało, bo wiadomo, na zawodach to ciężej to przenieść, ale tak czy siak miałem w końcu znowu fan na skoczni, znowu cieszyłem się tym, że jestem na zawodach, że skaczę w zawodach, a nie jak to było podczas tych ostatnich konkursów. Skoczek cierpi, kiedy inni rywalizują, widzisz to w telewizji, a ty gdzieś w Polsce, w domu? No wiadomo, że chciałoby się rywalizować z nimi, ale no po tych ostatnich tygodniach już wiedziałem, że mnie to męczyło i tak naprawdę, że to mógł być kolejny weekend z męczeniem się. Także no też cieszę się, że zostałem w domu, że miałem taką chwilę na odpoczynek i no taki urlop by można było powiedzieć. Oczywiście nie był to taki totalnie urlop, bo gdzieś tam treningi miałem. Trenowałem na siłowni, trenowałem dwa razy na skoczni, więc no nie było totalnego luzu, ale tak czy siak fajnie było tak psychicznie odpocząć. W piątek raptem jeden skok. Czy on zasiał pewne wątpliwości, znaki zapytania? Bo warunki były trudne, najazd bardzo mokry i wiadomo było, że dzisiaj będą zupełnie inne warunki. No tak. Znaczy, no był ten skok dziwny, nie był na pewno dobry i no wiadomo, może coś tam się znowu w głowie pojawiło, czy to co na treningach, to czucie fajne złapałem, czy znowu ucieka, czy nie. Ale dzisiaj już fajne warunki mieliśmy i znowu mi się fajnie skakało. Trzecia dziesiątka to jest coś do zaakceptowania w ramach procesu takiego powrotu na właściwe tory? No zawsze trzeba akceptować nasze wyniki, swoje wyniki. Trzeba się z tym pogodzić, no nie wolno przez to się załamywać czy coś, no bo to jakby przez to nie będę lepszym zawodnikiem, tak? No dzisiaj byłem w trzeciej dziesiątce, okej. Na jutro poprawię swoje błędy, które dziś się przytrafię i kto wie, może będę wyżej. Surrealistyczne chwilami to wszystko, wypełniony stadion, czego tutaj nie widzieliśmy od 3 lat, no i wczoraj ten skok Timiego Zajca, jak ty na to zareagowałeś? Kurde, my z Kubą mówiliśmy, trzymaj! Nie no, no, nie powinno się w ogóle takie rzeczy zdarzyć, no bo wiadomo, dla kibica, dla kogoś, kto to ogląda, no to super, bo jest show, tak? Coś się dzieje, coś co wygląda niesamowicie, zawsze się przyjemnie ogląda, ale no nie chciałbym być na miejscu Timiego. Na pewno to nie było bezpieczne i miejmy nadzieję, że jak najmniej takich sytuacji w przyszłości. A widziałeś coś podobnego kiedykolwiek, na jakichkolwiek zawodach, podczas jakiegokolwiek zgrupowania? No tak w szatni trochę próbowaliśmy porównać ten skok do jakichś i no tak doszliśmy do skoku Jurii Tepesza z Harachowa. Na Mamucie gdzieś tam też właśnie tak wyglądało to bardzo. A co powiedzie? Nie, to dopowiadam. A, okej. No wyglądało to tam bardzo podobnie, też całe szczęście nic się nie stało i do Jojo Kobayashiego z Sapporo też tam nikt nie wie, ile chyba skoczył. Nikt nie wie, 161,5 metra, o rany, to jak w Deluxe Ski Jump. No i oczywiście ja miałem mnóstwo takich treningów, skoków na treningach. No akurat wtedy kamery nie było, ale całe szczęście też mi się nic nie stało, więc Tak, Paweł, tak, dobranoc, tak. No, wtedy się obudziłem. Dobrodošli doma, dobrodošli u planicy.